Szczęść Boże, Robert Knapp, witam państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś profesor Piotr Jaroszyński, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam pana w studiu, Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Panie profesorze, metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Józef Michaliko, to kilku ostatnich dni jest atakowany za swój list pasterski na Wielki Post, w którym zwraca uwagę swoim wiernym, wiernym na realne zagrożenia płynące z rozpowszechnianego obecnie światopoglądu. poglądu. Problem w tym, że treść tego listu jest traktowana przez media i przez komentatorów bardzo wybiórczo, rejestr właściwie redukowany do pewnego wydźwięku politycznego. Tymczasem jest to przede wszystkim pasterskie pouczenie. Tak, tylko że media nie są zainteresowane treścią religijną, ale przede wszystkim polityczną i ideologiczną. I w związku z tym, ponieważ są tam... Fragmenty dotyczące genezy ideologicznej, tego, co dzieje się w Polsce, a zwłaszcza co dzieje się w związku z różnymi akcjami przeciwko Kościołowi, i to zostało nazwane po imieniu. No, w związku z tym właśnie pojawił się taki skomasowany kontratak. No, trudno nie zgodzić się z tą diagnozą, kiedy arcybiskup ksiądz arcybiskup mówi o mnogości kłamstwa, manipulacji, fałszywych oskarżeniach niedotrzymywanych obietnicach i to wszystko powoduje, że ludzie przestają jakby szukać prawdy, a idą bardziej za kłamstwem, za prorokami, za fałszywymi prorokami. No oczywiście ludzie mogą się z tym zgadać, jedni ludzie, natomiast ci ludzie, którzy kłamią, nie będą się zgadzać, ponieważ w ten sposób są obnażeni i dlatego też uderzono w stół i odezwały się nożyce i ja bym tak odbierał właśnie tę tak, w sumie niezwykłą reakcję, bo ta reakcja jest no, potężna i widać, jak, jak zastosowano metodę przekazywania z jednego medium do drugiego tych odpowiedzi przeciwko arcybiskupowi. I to na takim poziomie ogólności, żeby właściwie nie można było podjąć żadnej polemiki. Także jest to wyćwiczony manewr, który ma doprowadzić do zdezawuowania. I Kościoła, a przede wszystkim samego arcybiskupa. Czyli sam komentarz, sama, same wypowiedzi na temat tego listu można potraktować także jako pewnego rodzaju ataki na kościół. Tak, i to są czyste zabiegi propagandowe, to znaczy one są według klucza, wyuczonego klucza. klucza? Klucz no, w PRL-u istniało zjawisko tak zwanych politruków, prawda? czy oficerów politycznych, czy partyjnych ideologów. I Ja nawet sam w Instytucie Pamięci Narodowej stykam się z dokumentami, gdzie analizowano zachowanie sali, pytania, jakie padają z sali i jak na te pytania odpowiadać. I właśnie tutaj mamy do czynienia z zastosowaniem niektórych sztuk walki Metod, słownej, tak, zaczerpniętej właśnie z PRL-u. I jak wiadomo, no, wśród tych osób jest sporo, które należały do PZPR-u. I w związku z tym dla nich to jest chleb codzienny. Ksiądz arcybiskup w tym liście zachęca do pewnej refleksji w związku z Wielkim Postem. Refleksji na temat kuszenia, na temat szatana, na temat słabości człowieka. Ale także mówi o tym, że wszyscy jesteśmy w pewnym sensie zatopieni w pewnej kulturze, postmodernizmu. Czy moglibyśmy trochę więcej na ten temat powiedzieć? Czym jest ta kultura postmodernizmu? Skąd się wzięła? Na czym się opiera? Jakie zagrożenia ze sobą niesie? Postmodernizm jest to takie nowe słowo, które odwołuje się do sytuacji w jakiej znajduje się świat po okresie oświecenia, bo modernizm w tym kontekście oznacza oświecenie i przypomnijmy, że oświecenie to był czas między innymi rewolucji francuskiej Okrutne. właśnie kiedy w imię rozumu niszczono religię, zabijano księży, zabijano katolików. Symbolem jest oczywiście ta straszna rzeź Wandei. I chodzi teraz o to, że postmodernizm ma te same cele co modernizm, a więc walka z Kościołem, ale już przy pomocy bardziej wyrafinowanych metod. I są to metody, które należą w tej chwili przede wszystkim do sfery walki ideologicznej za pośrednictwem mediów i za pomocą zdobytych dzięki manipulowanej demokracji wysokim stanowiskom. I to jest właśnie jakby ten cały scenariusz tego co się dzieje to jest postmodernizm co są cele modernizmu oświecenia ale re realizowane w sposób bardziej wyrafinowany przebiegły sprytny i dlatego nazwanie pewnych źródeł tych zagrożeń po imieniu stanowi pewien sygnał dla tych środowisk postmodernistycznych, żeby natychmiast jakby zgasić taki głos, żeby wierzący nie obudzili się, żeby nie zaczęli zastanawiać się nad tym, jaka jest bardziej zasadnicza geneza tego, co się w Polsce dzieje, bo atak na Kościół jest po prostu nieprawdopodobny, to właściwie równa się czasom stalinowskim. No właśnie, ksiądz arcybiskup cytuje także panią Margarit Peters, dyrektor Instytutu na Rzecz Dialogu Międzykulturowego, która stwierdza, że nadchodzą rewolucyjne czasy, tak to określa, rewolucyjne zmiany polityczne i kulturowe na skalę światową. Jakie to zmiany? Tak, przede wszystkim zmiany rewolucyjne dotyczą odejścia od klasycznej koncepcji człowieka i środowiska, w jakim żyje środowiska, które wyrasta z natury, a ostatecznie, ponieważ naturą, natura jest, pochodzi od Boga, dotyczy całego stworzenia a więc chodzi o to, że człowiek przestaje być traktowany jako podmiot jako osoba naturalnym środowiskiem jego powołania do życia i życia i rozwoju przestaje być rodzina i środowiskiem gdzie rozwija swoje aspiracje i wspólnotą w której się najlepiej czuje jest naród to również ma zostać odrzucone i ta rewolucja właśnie odrzuca po kolei człowieka jako osobę rodzinę naród i kościół katolicki, który instytucjonalnie broni właśnie tych zasad tradycyjnych, naturalnych dla człowieka, ponieważ poprzez zniszczenie kościoła sądzą, że uda im się całkowicie przeprowadzić rewolucję, jakby wyrzucić człowieka z kolebki jego normalnego życia i rozwoju. Ale to oznacza konieczność zbudowania nowego języka i nowego, nowego słownika pojęć, żeby zamienić. To, co było Ten, proces trwa. Ten proces trwa i jest pilotowany przez poprawność polityczną. Polega on na tym, żeby nie, albo tworzyć nowe słowa na bazie, im jest łatwo w tej chwili, ponieważ zdobywając stanowiska ministrów edukacji czy nauki, oni eliminują z procesu wykształcenia grekę i łacinę i Czerpią z tych języków jak samo słowo postmodernizm, prawda? To jest słowo, którego normalny, przeciętny zjadacz chleba. Nawet jak jest magistrem, to on nie rozumie, bo to jest przecież to, to pochodzi z łaciny, a on łaciny nie miał. Ale właśnie, albo zostawiają słowa. Po to, żeby podmienić im znaczenia. I w ten sposób ludzie są skołowani jako społeczność, bo język, który służy właśnie komunikacji i jednoczeniu, w tym momencie nie służy komunikacji, tylko dezinformacji i rozbijaniu społeczności ludzkich, a nawet samego człowieka. A czy moglibyśmy jakiś konkretny przykład tak ad hoc, takiego podmieniania pojęć nowego języka, który ewentualnie. No najprostszy, solidarność. Przecież proszę zobaczyć, co znaczyła Solidarność, kiedy ten związek powstał, kiedy się rozwijał, a co znaczy dzisiaj. Przecież to są zupełnie dwie rzeczywistości inne. Takie proste słowo, prawda? Niby znajome. I okazuje się, że do głosu i w 1989 roku, i obecnie dochodzą ludzie, którzy reprezentowali właśnie to lewe czy liberalne skrzydło pochodzenia komunistycznego. I oni przechwycili zarówno siłę związku, jak i też sens, a więc i cel, i nadzieję. I oni teraz uważają się za spadkobierców solidarności. O to, o, przede siedział, wszystkim. Tak siedział pięć dni w więzieniu i w związku z tym uważa, że jest, że jemu, w związku z tym y, przysługuje prawo do tego, żeby kierować całą Polską. No i między innymi takie wypowiedzi. Pod adresem księdza arcybiskupami. Takich osób też mieliśmy w tym ostatnim czasie. No, ale tutaj mamy fragment, który jakby jest szczególnie komentowany, może jednak skupmy się na nim. Nie możemy go ominąć. Cytujemy tutaj z listu pasterskiego księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski. Taki fragment Kościół jest naszym domem. Zacytujemy oczywiście taki fragment, żebyśmy mogli to rozumieć. Nie w, takim, w taki sposób, w jaki media to cytują, czyli jedno ostatnie zdanie. A więc czytajmy: Kościół jest naszym domem. Uświadamiamy sobie coraz intensywniej w tym roku, a troska o atmosferę wewnętrzną Kościoła spoczywa na każdym z nas i na nas wszystkich. Widzimy, jak planowo atakowany jest dziś Kościół przez różne środowiska libertyńskie, ateistyczne i masońskie. Nie oszczędzają Kościoła liberalne telewizje i także pisma. Mm -hmm. Masońskie? Tak, tam są trzy takie, trzy jakby grupy nazwane. To są libertyni, ateiści, ateiści. i masoni. Może warto byłoby wyjaśnić, co to znaczy, tak. bo znowu poruszamy się w kręgu słów, dwa słowa łacińskie, jedno słowo francuskie. Otóż libertyni, od liber to wolny, w tym wypadku chodziło o skrajną grupę tych, którzy odrzucają przykazania Bożej, przykazania prawa naturalnego, przede wszystkim na rzecz całkowitej swobody seksualnej. To jest klucz. Czyli środowiska libertyńskie to są takie, które, które mówią, że wszystko wolno, nie ma żadnych zahamowań. I one właśnie promują wówczas tam, gdzie mogą, postawy, te, które nazywamy zdemoralizowanymi. Dlatego te środowiska są bardzo groźne i dla rozwoju człowieka, i dla rodziny, i dla przyszłości narodu. Więc mamy relatywizm Pamiętnie. moralny, aborcję, seksualizm, tak. tak po Oczywiście, kolejny. że tak. To może być. A może być i pedofilia. Dlaczego nie? A jakie są granice, jak to wszystko jest umowne? Następny krok to będzie pedofilia, tylko że nie nazwą tego pedofilią, tyle że obniżą wiek, na przykład do 9 lat. Prawda? I to jest, to jest ten man, manewr bardzo sprytny. Druga rzecz to jest środowisko ateistów, czyli tych, którzy... Nie wierzą w Boga, odrzucają Boga i z praktyki wiemy, że chociaż oczywiście indywidualnie są ateiści ludzie, którzy mogą być bardzo w porządku moralnie, niemniej jednak ateizm najczęściej przeradza się w ateizm wojujący. A więc taki, którego celem nie jest tylko zachowanie mojej niewiary, ale doprowadzenie do tego, żeby inni nie wierzyli. I to jest właśnie ateizm wojujący. I trzeci to są Masoni, le Mason po francusku to jest budowniczy. I jak wiemy, nie ma czegoś takiego jak jedna organizacja masońska na całym świecie. Tak jak powiedzmy sobie, jest jeden Kościół katolicki. To są różne odłamy. I teraz, co jest ważne, co jest charakterystyczne i co my powinniśmy zrozumieć. Po pierwsze, że są to organizacje tajne. W związku z tym, my tak dokładnie nie wiemy, jak konkretnie wyglądają ich programy czy plany działania. Przecież się spotykają. Druga rzecz. Co warto wiedzieć, że co innego te organizacje masońskie w Europie, a co innego w Ameryce Północnej. W Ameryce Północnej mają bardziej charakter deistyczny, czyli otwarty na, na boga i nie, nie, nie walczą z religią wprost. Natomiast organizacje masońskie w Europie, czego sztanarowym przykładem jest właśnie Francja, są zdecydowanie antyreligijne, w tym szczególnie antykatolickie. I teraz, co jest, co jest ważne, że w wielu miastach Europy Zachodniej, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie organizacje te nie kryją się. To znaczy idziemy ulicą i widzimy wielki budynek i napisane jest Masonic Temple, świątynia masońska, prawda? Albo jest jakiś inny gmach i napisane, że tu, tu, tu mają swoje miejsce masoni. Natomiast w przypadku Polski występują ostrożniej, dlatego że nie ma jawnie świątyń masońskich czy, czy miejsca, gdzie się spotykają. Widocznie jest jakaś taka taktyka, żeby jakby nie drażnić, nie eksponować się. I dlaczego to jest, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że koniec końców w tej strategii chodzi o to, żeby ze słowem Mason w Polsce było skojarzenie wyłącznie. I, i, takie niewiarygodne, że nie, no nie ma, to jest kosmita, to jest prawie kosmita, historia, historia albo kosmita. Tymczasem przecież w okresie PRL-u były te związki nielegalne, teraz są legalne. Przecież kilka lat temu została zalegalizowana wielka y, żydowska masoneria I, i, i co tu mówić, że tego nie ma, kiedy to jest? Jeszcze pamiętamy, że w deklaracji określono, że głównym celem jest zniszczenie Radia Maryja. A więc chodzi o to, żeby nie wdawać się w zbyt daleko idące teorie spiskowe, bo to, jest, to wymaga w ogóle innych badań i nie jest wcale takie łatwe, skoro to są organizacje tajne, ale po pewnych skutkach i działaniach i porównując to, co dzieje się w innych krajach, musimy sobie uświadomić, że jest właśnie taka tendencja, czasami bardzo silna, żeby zwalczyć Kościół Katolicki. Dlaczego? Dlatego, że masoneria nie uznaje Kościoła Katolickiego. I ich celem jest budowa nowego człowieka i nowego społeczeństwa. A jakiego? No, jeżeli odrzucają Kościół katolicki, to oczywiście, że to nie, nie może być katolik. I w ten sposób, co innego, jeśli ktoś mówi o pluralizmie, że niech sobie będzie mason, niech sobie będzie, tylko problem polega na tym, że jak dostanie wysokie stanowisko w państwie i decydować będzie o moim losie, czy mojej rodziny, czy naszego narodu, to on może wykorzystać lub być sterowany przez te środowiska do tego, żeby realizować ich cel, a nie nasz cel. I tu jest właśnie wielkie niebezpieczeństwo. Czyli mamy do czynienia, można tak powiedzieć otwarcie, że mamy do czynienia z pewnym zaplanowanym zwalczaniem, atakowaniem kościoła. To wynika z zasad określonych środowisk masońskich. Właśnie Działanie zaplanowane w kierunku realizacji swoich cel. I po drodze przeszkodą jest kościół katolicki. I dlatego też właśnie od już dłuższego czasu przecież te rzeczy są udokumentowane. Papierze bardzo ostro podchodzili do problemu relacji między Masonerią i Kościołem, stwierdzając, co obowiązuje do dzisiaj, że katolik, który staje się masonem, Popełnia grzech ciężki i podlega ekskomunice, więc to są rzeczy poważne. To, nad tym trzeba się zastanowić i dawać wiarę raczej papieżowi niż jakimś dziennikarzom czy, czy ekspolitykom, których właściwie nie znamy, nie wiemy, kto to jest, i tym bardziej, dlaczego mamy mów, ufać komuś takiemu, że on mówi to z troską o naszym dobru. Ja mu nie ufam, natomiast papieżowi ufam. Czyli... Albo się jest katolikiem, albo się sympatyzuje z masonerią. Tak, to są, to są dwa różne światy. Panie profesorze, dziękuję za przybycie do studia. Ja przypomnę, naszym gościem był dziś profesor Piotr Jaroszyński, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja Państwu dziękuję oczywiście za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie programu Polski Punkt Widzenia w poniedziałek o godzina godzinie 21.40. Do zobaczenia.